A z nami Hanna Rycharska, dla której będzie to 8 sezon w drużynie Młyny Stoisław Koszalin. Hanna, za nami okres przygotowawczy, za nami prezentacja drużyny, przed nami zbliżający się sezon. Jak z Twojego punktu widzenia, jako najbardziej doświadczonej zawodniczki, przepracowałyście ten okres? Czy było ciężko? No i na co możemy liczyć z Waszej strony w nowym sezonie? Na pewno okres przygotowawczy jest tą ciężką, ciężkim początkiem sezonu. Mamy fajną drużynę, młode, nowe zawodniczki. Na pewno każda wniesie coś fajnego na boisko. Trener, swoje nowe zasady, swoja nowa obrona. Także myślę, że wiele zespołów będzie zaskoczonych naszą grą w ataku i w obronie. No właśnie, czym cechować będą się Młyny Stoisław Koszalin w nadchodzącym sezonie? Będziemy grać na pewno inną obroną, na pewno będziemy grać szybszą piłkę w ataku i myślę, że to będzie nasz sukces w tym sezonie. Wiele zawodniczek dołączyło do naszej drużyny. Czy zaaklimatyzowały się już w Twojej ocenie i czy wszystkie jesteście gotowe na 10 września? Tak, myślę, że na pewno dziewczyny fajnie weszły w drużynę, większość się znamy. Myślę, że tak naprawdę tylko Kubi, która przyszła z zagranicy, ale jest tak uśmiechniętą, fajną zawodniczką, także nie miała problemu. I myślę, że jako kolektyw będziemy fajnie z zespołem. Czego możemy Wam życzyć przed najbliższym sezonem PGNiG Superligi Kobiet? Na pewno jak najmniej kontuzji, jak najwięcej trzech punktów. Dziękujemy serdecznie.